Hello, hello, witamy Was pięknie. Cieszymy się, że możemy się znowu pojawić. Pojawiamy się dlatego, że jest nowy klip i przede wszystkim nowa piosenka, z której jesteśmy bardzo dumni. Piosenka pojawi się już niedługo. Chcielibyśmy Was powitać w imieniu Oliwii, która jest tam za sterami, nagrywa to wszystko. I z tej strony, o, dobra, i z tej strony Łukasz. Chcielibyśmy Was powitać w naszym nowym studiu, w którym oczywiście do tej piosenki był nagrywany część klipu. Także może zaczniemy od początku, żeby wszystkim pięknie podziękować. Pierwsze co, piosenka, którą już niedługo w czerwcu, tak mi się wydaje, pojawi się gdzieś tam w różnych mediach społecznościowych, no przede wszystkim w internecie, a może i w radio, zobaczymy. Powstała dzięki pierwsza osoba, która się za to wzięła, to oczywiście Marcin Cyzowski, który jest realizatorem piosenki, która nosi tytuł Wakacje, gdy lato się zaczyna. Gdy lato się zaczyna, to jest taki podtytuł, a oczywiście Wakacje to jest główny tytuł. Jest to piosenka, która ma taki stary beat, już był gdzieś tam przemielony przez Hello, ale ten beat został jakby odświeżony, napisany nowy tekst. A do tego nowego tekstu jeszcze zaśpiewała pewna dziewczyna, którą na pewno znacie z zespołu Pończocha. Dziewczyna nazywa się, kobieta nazywa się Justyna Cieślik, także piękne, Justyna, dzięki, podziękowania za wspaniałe wokale. Cieszymy się, że wzięłaś udział w naszym projekcie. Do tego oczywiście, wracając jeszcze do piosenki, całość powstała w studiu u Marcina Cyzowskiego, plus do tego jeszcze Marcin dograł super gitarę, także dzięki za gitary, pozdrawiamy Marcina. No ale niestety w klipie po prostu tutaj ja przejąłem rolę gitarzysty, także Marcin, myślę, że nie będzie tutaj, nie będzie mu przykro, że ja w klipie tam się pojawiłem z gitarami, ale oczywiście gitary są Marcina. To było odnośnie piosenki. Kochani, drugim właśnie ważnym wydarzeniem to jest klip. No fajnie, żeby piosenka, która się gdzieś tam pojawia szerzej, żeby miała do tego swoją warstwę, można by tak rzec, wizualną. Dlatego też o to też zadbaliśmy. W pierwszym momencie chciałbym podziękować tutaj obiektowi Resort Malutki w Radomsku, które udostępniło nam helikopter. W tym helikopterze dużo się działo, są fajne zdjęcia. Dużo z tego wyciągnęliśmy. Oczywiście tam był jeszcze plan go-kartów, była tak zwana rolka. No i oczywiście, jak mówiłem, w naszym studio nagraliśmy też gitary, fajne sceny z gitar, także myślę, że tutaj je wrzucimy. O, tutaj się chyba kręcą. Kręcą się, kręcą, kręcą. Właśnie, tutaj mam te sceny. Dobra. Sceny, które też są bardzo fajne, kiedyś były nagrane, ale żeśmy je tutaj jakby odświeżyli, to też tutaj uwaga, kręcą się te sceny, kręcą się, kręcą, ja o nich tutaj będę mówił. Także w tym miejscu chciałbym podziękować Tomaszowi Sojdzie, który nagrywał nas tutaj jako taką grupę DJ-ów z Kłomnic. I tam podziękowania oczywiście dla aktora Pawła Szumlasa, który też tam się udzielał, także pięknie dziękujemy. Do tego oczywiście wszystkie efekty specjalne, z którymi troszeczkę zaczęliśmy eksperymentować. Tutaj też podziękowania. Ja chciałbym pokazać, uwaga, kręcą się te efekty specjalne, kręcą, 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 kręcą. No i te efekty specjalne, które się gdzieś tam pojawiają w klipie, to jest oczywiście zasługa Szymona Figlera, któremu pięknie dziękujemy za to, że tutaj przyłożył swoje 3 grosze. Myślę, że całość poskładana do kupy ma bardzo fajny, letni, delikatny wymiar, pozytywny, taki polski, ale letni przede wszystkim. Jest fajna energia. Także wszystkim tym, którzy brali udział w klipie, którzy brali udział w nagraniu piosenki, pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Hello, miłego oglądania. Już po tym filmiku, niedługo, tydzień albo dwa, premiera naszej piosenki, także pięknie dziękujemy, jeszcze raz skłaniamy się nisko, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, hej!